Niedawna premiera spektaklu Śluby Panieńskie Aleksandra Fredry w wykonaniu koblogórskich gimnazjalistów cieszyła się tak dużą popularnością, że postanowiono zaprezentować go raz jeszcze. Nie inaczej było w poniedziałek, 10 czerwca, w miejscowej auli. Reżyserię całej sztuki wzięła na swoje barki pani Maria Szuflińska. Dowiedzieliśmy się, że jest zapotrzebowanie, a poza tym dzieci bardzo chciały grać. Nie chciały, żeby to skończyło się na jednym razie, w związku z czym zaczęliśmy od nowa akcję promocyjną i mamy nadzieję, że dzisiaj również publiczność dopisze. Każdy ma talent, ale oni mają wyjątkowo ogromny, duży talent i no, to nie jest tylko kwestia spektaklu. Sama praca nad spektaklem, która trwa rok, to jest ogromny proces taki wychowawczo-dydaktyczny i niesamowita przygoda młodych ludzi. Sztukę podziwiali nie tylko dorośli. Wpatrzone w aktorów były również i dzieci. Nic w tym dziwnego, bo sam scenariusz jest bardzo ciekawy i intrygujący. O czym więc opowiada? Przedstawienie to opowiada o... Dzieje się w XIX wieku, okresie romantyzmu. Dwie młode dziewczyny, naczytawszy się romansów, postanawiają ślubować, że nigdy w życiu nie wyjdą za mąż. No, jedna jest dość złośliwą pannicą, w której kocha się bardzo romantyczny Albin, druga jest bardzo romantyczną, delikatną Anielą, w której zakochuje się bardzo niegrzeczny chłopiec Gustaw. W głównych bohaterów Ślubów Panieńskich wcielili się Grzegorz Janiak, Gustaw, Mateusz Kita, Albin, Wiktoria Bochen, Klara, Eliza Gutowska, Aniela, Nikola Giernalczyk, pani Dobrujska, Radosław Koźmiński, Rados i Paweł Maślaniec, Jan. Kobolagórska młodzież bez wątpienia jest obdarzona dużym talentem. Jak się okazało, przypisane role bardzo wpłynęły na życie każdego z nich. Wydaje mi się, że tak, na początku było strasznie ciężko wydobyć każdą emocję, ale z czasem, kiedy zaczęliśmy bardzo dużo ćwiczyć, to już tak jak powiedział właśnie Gustaw, to wyszło po prostu w nasze życie i z każdym ruchem w życiu codziennym widzimy właśnie tą rolę, którą gramy tutaj. Żeby wczuć się w tą rolę było też bardzo ciężko, także to dużo pracy w to włożyliśmy i no jakby teraz te postacie są częścią nas. Jak się okazało, aktorstwo Kobylogórzanom nie jest obce. Pogodnie, nie? A ty przyjemna aura w samej rzeczy, że grzecznie bawię, nikt już nie zaprzeczy. Teraz kolej ramiona na ciebie. Klaro, że znowu, albo właśnie, że z nowej chmury, nowa zrobi słoka. W podstawówce grałem coś, mało, ale coś grałem, ale tym razem jest to naprawdę duże wydarzenie i jestem dumny, że mogę w takim czymś w ogóle brać udział. Taki spektakl to nie tylko mnóstwo godzin spędzonych na próbach. Gimnazjaliści niesamowicie się ze sobą zżyli, a już lada moment opuszczą mury swojej szkoły. Zapewne zabiorą ze sobą niesamowite wspomnienia. Dokładnie, to jest naprawdę, traktujemy to jako drugi dom, drugą rodzinę i strasznie będzie ciężko nam się rozstać, szczególnie, że każdy idzie w inną stronę. Mieszkańcy gminy Koblagóra, jak i całego powiatu już teraz z niecierpliwością czekają na kolejne takie zaproszenie. Podczas Ślubów Panieńskich większość z przybyłych gości bez wątpienia poczuła się jak w prawdziwym teatrze, czego dowodem były gromkie brawa, którymi nagrodzono aktorów. Lecz co czytała? Że miłość gorsza nad wszelką przygodę. Wolisz się kochać?